Cześć! Jeżeli masz ból w okolicy biodra, ból, który promieniuje do kości krzyżowej, do tylnej powierzchni uda, łydki, stopy, masz zaburzenie czucia i drętwienie stopy na przykład, masz problem z rotacją wewnętrzną w stawie biodrowym, bądź masz problem z założeniem nogi na nogę i utykasz. To nie musi być problem z kręgosłupem lędźwiowym, to nie musi być ani dyskopatia, ani zwyrodnienie kręgosłupa. Ten problem może być zlokalizowany w obrębie pośladków, a mianowicie w mięśniu gruszkowatym. Ja nazywam się Mateusz Jamrozik i jeżeli chcesz dołączyć do takich osób jak Romana Malcowa, która w zeszły weekend zdobyła mistrzostwo Czech w skoku o tyczce, skacząc na wysokość 4,60 m i pojechać do Tokio, tak jak i to Romana Malcowa sobie zapewniła w tym turnieju, albo po prostu chcesz dołączyć do grupy osób szczęśliwych, które żyją bez bólu, to pod spodem znajdziesz link do rejestracji na pierwszy zabieg. W tym momencie kończę ten temat i wracamy do wątku poprzedniego, a mianowicie do mięśnia gruszkowatego. Zaczynamy! Mięsień gruszkowaty rozpoczyna się w miednicy mniejszej, a mianowicie przyczepia się na miednicznej części kości krzyżowej, następnie biegnie w kierunku kości udowej i biegnie przez otwór kulszowy większy, ostatecznie przyczepiając się do wierzchołka krętarza większego. Funkcją mięśnia gruszkowatego jest przede wszystkim rotacja w stawie biodrowym, natomiast tutaj bardzo ważna informacja, że mięsień ten odpowiada za rotację zewnętrzną tylko do kąta 70 stopni zgięcia w stawie biodrowym, a powyżej tej wartości wykonuje rotację w drugą stronę, rotację wewnętrzną. Ponadto mięsień gruszkowaty wykonuje również wyprost w stawie biodrowym, jak i odwodzenie, ale i pochylanie miednicy w bok. Do typowych objawów wzmożonego napięcia mięśnia gruszkowatego zaliczyć należy ból w obrębie stawu biodrowego, stawu krzyżowo-biodrowego, ból pośladka promieniujący wzdłuż tylnej powierzchni uda, podudzia i stopy. Może się pojawić ograniczenie rotacji wewnętrznej, np. podczas zakładania nogi na nogę, utykanie bądź niemożność chodzenia. Może ból ostry pojawi się podczas rozwierania nóg. Podczas również napięcia mięśnia gruszkowatego może dojść do różnego rodzaju parestezji, czyli zaburzenia czucia, nadwrażliwości bądź palenia stopy, jak i napięcia innych mięśni okalających również mięsień gruszkowaty, które mogą powodować nie tylko usiedlenie nerwu kulszowego, który daje te objawy typowe dla rwy kulszowej, ale i usiedlenie nerwu sromowego, który może stać się przyczyną impotencji u mężczyzn bądź bólu pachwiny i genitaliów u obu płci. Niestety często są wystawiane błędne diagnozy, ponieważ często lekarze stwierdzają po prostu chorobę dysku kręgowego, zwyrodnienia kręgosłupa bądź chorobę, która polega na ucisku korzeni nerwowych. Do głównych przyczyn pojawienia się wzmożonego napięcia mięśnia gruszkowatego można zaliczyć aktywność fizyczną bądź jej brak. Najczęściej brak aktywności fizycznej dotyczy osób w wieku senioralnym, gdzie po prostu tego ruchu jest po prostu znacznie mniej i mięsień nie jest w stanie pracować tak, jak powinien pracować. Natomiast jeżeli chodzi o grupę młodszą osób, które są nadaktywne, tu jest problem tego rodzaju, że nie ma odpowiedniej regeneracji. Na przykład podczas wykonywania pracy są powtarzalne ruchy, na przykład przekładania pewnej rzeczy, bądź jest aktywność sportowa, która jest ekstremalna, na przykład piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, golf, które wymagają dosyć gwałtownych ruchów skrętnych i często ten mięsień nie jest na to przygotowany, tym bardziej u osób, które nie są odpowiednio przygotowane motorycznie. Aby wykonać skuteczne leczenie w warunkach domowych mięśnia gruszkowatego, należy najpierw go zlokalizować. Aby to zrobić, stań sobie na nodze niezajętej, druga noga, która jest teoretycznie zajęta, ugnij ją w kolanie, w biodrze, połóż sobie rękę na bocznej ścianie uda i wykonuj delikatne rotacje wewnętrzne i zewnętrzne w stawie biodrowym. W tym momencie pod palcami wyczujesz taki guz, który nazywa się krętarzem większym kości udowej. Jest to przyczep końcowy mięśnia gruszkowatego. Następnie, aby wyeliminować napięcie mięśnia pośladkowego wielkiego, połóż się na łóżku i staraj się od mięśnia, od krętarza większego kości udowej iść w kierunku kości krzyżowej. Miejsce to będzie właśnie sugerowało lokalizację mięśnia gruszkowatego. Jeżeli czujesz tkliwość, powinieneś to miejsce uciskać najlepiej przy ścianie za pomocą piłki lacrosse bądź piłeczki do tenisa, póki nie będą znikały punkty spustowe. Jeżeli nie jesteś w stanie pozbyć się całkowicie bólu, a jest całkiem możliwe, ponieważ przyczep mięśnia gruszkowatego, przyczep początkowy, znajduje się od strony miednicznej kości krzyżowej, to dobrze jest również wykonać po takim ucisku stretching tego mięśnia, który polega na tym, że tak jak na zdjęciu zakładamy nogę za drugie kolano, pociągamy drugą ręką kolano w kierunku właśnie rozciągania. To jest jakby istotna informacja, żeby też nie robić samego rozciągania, ponieważ samo rozciąganie na pewno nie da takich wymiernych efektów. I tutaj warto również zauważyć, że samo zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego może być również przyczyną napięcia mięśnia gruszkowatego, więc czasami warto jest się wybrać do fizjoterapeuty, aby on to po prostu odbarczył. Pamiętaj, że jeżeli mięsień gruszkowaty jest zbyt krótki, zbyt napięty, to wszelkiego rodzaju rozciąganie tego mięśnia bądź forsowanie niestety może tylko pogorszyć stan. A jeżeli dotrwałaś bądź dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu gruszka. Zachęcam Ciebie do polubienia tego filmu i subskrypcji mojego kanału. Jeżeli znasz osobę, której ten film da jakąś wartość bądź może pomóc, proszę udostępnić ten film tej osobie. Jeżeli natomiast Ty masz takie objawy, o których dzisiaj mówiłem, to pod spodem znajdziesz link do rejestracji na wizytę w moim gabinecie we Wrocławiu. Zachęcam Ciebie również do obejrzenia moich pozostałych filmów, które specjalnie dla Ciebie nagrałem kilka tygodni temu, a w chwili obecnej nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Tobie za poświęcony Twój czas na obejrzenie kolejnego mego filmu być może. I w chwili obecnej chciałem Ciebie zostawić z Romaną Malcową, aby pokazać Wam, jak się robi kwalifikacje na Olimpiadę do Tokio. Cześć!